proszę Państwa, dzisiaj mamy przed sobą dwa filmy i powiem szczerze, że to jest moim zdaniem jeden z najlepszych doborów takiej pary filmowej, jaki zaproponował PiS w drugim semestrze. Dlaczego tak myślę? Bo są to po pierwsze filmy tego samego reżysera, co jeszcze niekoniecznie byłoby jakimś dużym plusem, bo moglibyśmy na przykład dojść do wniosku, że się zanudzimy, oglądając ciągle pewną manierę opowiadania o rzeczywistości. Tym reżyserem jest Kazimierz Kuc. Natomiast to jest ważne, że akurat te dwa filmy zestawiono, co nie było takie oczywiste, ponieważ to są filmy, które w pewien sposób tworzą taką bardzo specyficzną dla Śląska dylogię. Czyli tak jak trylogia to jest coś, co obejmuje trzyczęściowy opis, czyli mamy trzy tomy. Tutaj mamy dwa kolejne filmy, które co prawda dzieli dwuletni okres różnicy, bo pierwszy film został zrealizowany w roku 69, drugi w 71, ale filmy te łączy zarówno ich śląskość, łączy je także w pewien sposób, bardzo pokrętny, tematyka, właściwie drugi film jest opowieścią o konsekwencji pewnego wyboru Ślązaków, konsekwencji, która niestety trwa do dzisiaj i niestety coraz częściej. Ślązacy mówią, że odbija im się czkawką pewien wybór, którego dokonali. Dzisiaj będziemy o tym wyborze dyskutować. Natomiast łączy je także przynajmniej jeden bohater, Erwin Maliniok, który zarówno w pierwszym, jak i w drugim filmie kreowany jest przez Jana Englerta i jest to ta sama postać. Zobaczymy jednym słowem najpierw film Paciorki, Boże, Sól Ziemi Czarnej, już pobiegłam do przodu. Sól Ziemi Czarnej z roku 69, który to film opowiada o pewnym epizodzie, o pewnej części drugiego powstania śląskiego, konkretnie o sierpniu roku 1920 i o siedmioosobowej rodzinie basistów, którzy to członkowie rodziny, a głównie synowie z tej rodziny pochodzący i ojciec, idą walczyć. No właśnie, zadamy sobie, ale bardzo panów proszę. Ja nie mogę panom powiedzieć, że tam na zewnątrz jest dobra kawa, bo nie jest, ale generalnie może lepszy wybór niż słuchanie tego, co mam do powiedzenia. Natomiast drugi z tych filmów, czyli Perła w koronie, opowiada o czasie nieco późniejszym, będzie to rok 1934 i w obydwu tych filmach pojawi nam się właśnie ów Erwin Maliniok, który najpierw będzie powstańcem, a potem będzie przywódcą strajku w kopalni, strajku, który miał bardzo szczególne znaczenie i niestety strajku, który do dzisiaj przez wielu Ślązaków jest wspominany, zwłaszcza przez tych, którzy mają rodziny górnicze, ponieważ to był taki pierwszy moment, kiedy Ślązacy dowiedzieli się, że są inni i że tak naprawdę nikt ich nie chce. Ale wszystko po kolei, proszę Państwa. Ja nie bez powodu wybrałam sobie, mając ten przywilej jako koordynator Akademii Polskiego Filmu w tym semestrze, wybrałam sobie to, żeby Państwu dokładnie do tych filmów zrobić prelekcję, ponieważ ja jestem Ślązaczką. Co prawda od 14 lat mieszkającą w Krakowie i co więcej o swojej śląskości w takim sensie świadomości tego, że się jest albo nie jest Ślązakiem, dowiedziałam się dopiero w Krakowie. Nie dlatego, przepraszam. Dobra, skończę dzwonić w tym momencie. Nie dlatego, proszę Państwa, żebym nie wiedziała, gdzie się urodziłam albo żebym nie wiedziała, gdzie przez 18 lat mieszkałam, ale przede wszystkim dlatego, że tak mają wszyscy Ślązacy. To znaczy, to jest tak, ktoś kiedyś powiedział, że oczywistość to jest taka sprawa, o której się po prostu nie mówi. A jak się o czymś nie mówi, to człowiek nie jest tego świadomy i potrzebny jest mu pewien impuls, a tak naprawdę potrzebna jest podróż. Wyjście ze swojskości, żeby się przekonać, gdzie ta swojskość w nas tkwi. I o tym wszystkim trochę są też filmy Kazimierza Kuca, ponieważ Kazimierz Kuc przez większą część swojej kariery reżyserskiej zajmował się Śląskiem, co więcej, bardzo konsekwentnie przez całą swoją karierę polityczną również zajmuje się Śląskiem. I powiem Państwu, że wydaje mi się mnie, z mojej perspektywy i śląskości, i filmoznawczej także, że właściwie miał tylko jeden nieudany film.
Może dlatego, że, że ten film był zrobiony za szybko, za wcześnie i niestety już w takim okresie, w którym Kazimierz Kutz do końca nie wiedział, czy chce być jeszcze reżyserem, czy już politykiem. I chodzi mi oczywiście o film Śmierć jak kromka chleba. To jest niestety bardzo zły film. I jeżeli miał ten film w jakikolwiek sposób zwrócić uwagę na problem górników z kopalni Wujek, ależ państwo mają intrygujące tematy do rozmów. Jeżeli ten film miał w jakikolwiek sposób zwrócić uwagę na problem górników z kopalni Wujek, czyli tak zwanej dziewiątki z Wujka, zwłaszcza w kontekście trwających i toczących się w nieskończoność procesów wytoczonych przeciwko władzom PRL i głównym przedstawicielom tych władz przez społeczność górniczą, to niestety tak się nie stało. Tak jak mówię, za szybko, za wcześnie, być może z za małym dystansem. Natomiast niewątpliwie cała wcześniejsza twórczość Kazimierza Kutza to jest olbrzymia epopeja o Śląsku, o wartościach, które reprezentuje ten region i ludzie, którzy tam żyją i przede wszystkim o nieustannej potrzebie i jednocześnie problemie poszukiwania tożsamości. Ja, proszę państwa, zacznę od cytatu. To będzie cytat, ja mam dzisiaj ze sobą dwie książki, dwóch znakomitych autorów, specjalistów od Śląska. Pierwszym z nich jest nasz bohater główny, czyli Kazimierz Kutz, który napisał niedawno i wydał książkę Piąta strona świata i coś w tym jest, że to jest taka piąta strona świata, ten Śląsk. A druga książka, być może mniej znanego państwu, jeśli w ogóle państwo o nim słyszeli, autora, znakomitego językoznawcy, literaturoznawcy, badacza, żeby było śmieszniej, głównie literatury tych polskich autorów, którzy byli związani z Kresami, co wynika przede wszystkim z takiej połowiczności jego rodziny, to znaczy on jest w połowie Ślązakiem, w połowie Kresowiakiem. Aleksander Nawracki i książka Lajerman, która jest taką opowieścią podobną do książki Kutza, czyli opowieścią o byciu na Śląsku, o życiu na Śląsku i o związku ze Śląskiem. I zacznę najpierw od Kutza. Tu jest taki cytat, proszę państwa, który, żeby było śmieszniej, ten temat się pojawia i w tej książce, i w tej książce. Ja wolę ten cytat, dlatego że on jest dla mnie bardziej śląski, ze względu na użyte wyrazy, które się składają na tak zwaną absolutną, dominującą frazę śląską, czyli podstawowe pytanie, które sobie każdy Ślązak w pewnym momencie zadaje. Ale przeczytam państwu w całości. Bo jak Murzyn może sobie wytłumaczyć, poka jemu jest czorny? Nikodo se. Podobno jest z naszą śląskością. Górny Śląsk jest jak aluminiowa moneta przejechana przez banka numer 7, na której woził się okoki od Mysłowic po Bytom. Banka to jest oczywiście tramwaj. Ten, kto taką monetę widział, może się domyślić, o co mi chodzi. Znamienne słowa wypowiedział Herbert Żytniok, szef, który mieszkał w piwnicy nad samą Rawą i tam miał swój warsztat. Kiedy w 1932 roku była powódź, Rawa wylała, co jest zjawiskiem znamiennym, ponieważ Rawa jest, proszę państwa, rzeką płynącą głównie pod miastem, a nie przez miasto, i wtargnęła do jego królestwa, Żytniok spał. Ocknął się, gdy woda zalewała mu dziurki w nosie. Ledwo się uratował i wrzasnął na cały rozdzień, to jest dzielnica Katowic, kajmy to eigentlich są. Jednym słowem, gdzie my właściwie jesteśmy. I to jest takie pytanie, które w dwóch różnych formach nieustannie powraca we wszystkich filmach Kazimierza Kutza i nieustannie powraca we wszystkich książkach o Śląsku. Gdzie my tak naprawdę jesteśmy? Proszę państwa, ze Śląskiem, zwłaszcza z Górnym Śląskiem, zawsze był wielki problem. Dlatego, że jeżeli byśmy przeanalizowali Gwarę Śląską, co nie jest takie łatwe, bo jest to język przede wszystkim mówiony, a nie pisany, to są właściwie książki, które po raz pierwszy na masową skalę współcześnie, czyli w wieku XXI wprowadzają śląską gwarę do języka pisanego. Natomiast rzeczywiście tych książek pisanych po śląsku jest bardzo niewiele i są to najczęściej legendy i baśnie. To pytanie sobie rzeczywiście każdy Ślązak zadawał, bo tak. Śląsk był przez bardzo długi czas niemiecki. Katowice, proszę państwa, są miastem, które prawa miejskie otrzymały w drugiej połowie XIX wieku. To jest jedno z najmłodszych miast na Śląsku, podczas gdy wszystkie pozostałe, które tworzą aglomerację, tak zwaną Silezję, bo tak to się teraz ładnie nazywa w języku urzędowym, to są miasta lokowane niektóre znacznie wcześniej niż Kraków. Zwłaszcza, że Kraków, jak wiemy, miał właściwie podwójną lokację.
I to są miasta, które mają oczywiście swoją kulturę, mają swoją architekturę, natomiast Katowice są takim miastem, na którym najsilniej odcisnęło się XIX-wieczne przemysłowe niemieckie piętno. Takim elementem, o który się potyka każdy, kto przyjeżdża do Katowic, a nie zna miasta i nie daj Bóg jedzie wielkim autokarem, tak zwanym wycieczkowcem, no to się... Nie mogę. No to już nie pan, wiem. Ale nawet, proszę Państwa, no błagam. Przecież Państwo tu naprawdę nie muszą siedzieć. Ja nie rozumiem, kurka wodna. No od rana nie było czasu, żeby sobie pogadać? Czy akurat w tym momencie? W każdym bądź razie, każdy, kto przyjeżdża wycieczkowcem, musi zostać ostrzeżonym o jednej rzeczy. Katowice są miastem, które Niemcy bardzo sprytnie, wtedy, kiedy już wszystko szło na ostrzu noża, podzielili koleją dokładnie na pół. To oznacza, że większość wiaduktów nie jest przystosowanych do tego, żeby pod nimi przejechał dzisiejszy wycieczkowiec. Jest tylko jeden wiadukt, pod którym on się mieści. I jak kierowca o tym nie wie, to ja znam takiego, co już 2 godziny krążył, żeby się przebić na drugą stronę miasta. I to był dzień bez korków, ale po prostu trzeba było znaleźć dobry wiadukt. Więc na tym mieście rzeczywiście to piętno zostało odciśnięte i ono jest widoczne do dzisiaj. A potem, proszę Państwa, na tym mieście odcisnęła piętno władza ludowa, bo Śląsk należało zniszczyć. I to jest ten największy problem Śląska. Śląsk nie jest ani niemiecki, ani polski tak naprawdę. I to Państwo dzisiaj zobaczą w drugim filmie. Proszę się zwłaszcza przypatrzeć tej scenie, w której posłaniec z kopalni, który musiał przebyć bardzo ciężką drogę do Warszawy, żeby prosić o wsparcie polskie władze w granicach administracyjnych, w których już znajdował się wówczas Śląsk i ta kopalnia, której sprawa dotyczyła, jak wraca, co mówi, jaka jest reakcja, czyli jaka jest wiara w Rzeczypospolitą Polską wyznawana przez Ślązaków, a jak odpowiada na tę wiarę Rzeczypospolita Polska, oczywiście druga, bo rzecz się dzieje między wojnami. I rzeczywiście, proszę Państwa, ten podział, to pytanie, tutaj jeszcze dochodzi oczywiście problem Czech, ponieważ w języku śląskim, w Gwarze Śląskiej mamy też bardzo wiele pozostałości języka czeskiego. Ta bliskość tutaj i pewna też problematyczność podziału tego terytorium, to wszystko buduje taką tożsamość, która się nie opiera na geografii. To jest jeden z niewielu przypadków, w których tożsamość budujemy w oparciu wyłącznie o wartości symboliczne i o jedną geografię. To jest geografia kopalni. I o tym teraz Państwu, znaczy najpierw Państwu poczytam jeszcze może o Kucach i dlaczego Kuc to jest takie ważne nazwisko dla Śląska, ale to już tym razem z Nawareckiego. Otóż pisze on w pewnym momencie, jest taki nawet podrozdział w jego książce, który się nazywa Zakuczenie. Autor Gnoju, czyli oczywiście Wojciech Kuczok, opowieści samowitych i scenariusza do filmu Pręgi, nazywał się Wojciech Kuczok. Nosi typowo śląskie nazwisko, niewątpliwie powiązane źródłowo z bardziej popularnym, całkiem dobrze znanym w Polsce nazwiskiem Kuc. W odmianach Kuc, Kucz, Kucz, którego pisownię chętnie poprawiali. Nie wytrzymam, proszę Państwa. Co się z Państwem dzisiaj stało? Ja nie wiem, bo trwają tu Państwo, to będzie wszystko kurczę na tym nagraniu i wcale mi się to nie podoba. Bo wiedzą Państwo, że to idzie na całą Polskę. I każdy sobie może wejść, zobaczyć, jak studenci Krakowskiej Akademii pilnie studiują. No jeżeli Państwo chcą taką opinię o sobie w świat, to droga wolna. Kuczowie, Kucowie, Kucowie to znany śląski ród, wywodzący się z rejonu Puszczy Pszczyńskiej, którego korzenie wedle pisanych świadectw można znaleźć w księgach parafialnych w Miedzianej, prowadzonych tam od XIII wieku. Kuca Kazimierza nie trzeba przedstawiać, podobnie jak Zofii Kucówny. Jeden z Kuczów to świetny tyski malarz, wyprowadził się do Warszawy. Inny, imieniem Adam, też tyszanin, to filigranowy napastnik katowickiego GKS-u, który był gwiazdą tego klubu. I wreszcie Kucz Stanisław, urodzony w Bojszowach, dla mnie najważniejszy i najbliższy, bo to mój dziadek. Rzeczywiście ten fragment chociażby świadczy o tym, jak bardzo Kazimierz Kuc jest mocno
zakorzeniony w kulturze śląskiej, nie tylko dlatego, że urodził się w Szopienicach, czyli w jednej z dzielnic Katowic, ale dlatego, że nosi nazwisko, które jest właściwie rdzennie śląskim nazwiskiem, co się wielu Ślązakom nie zdarza. Dlatego, że Śląsk był miejscem, zwłaszcza po II wojnie światowej, do którego napłynęły ogromne ilości nowych mieszkańców, wysiedlanych z ziem zabranych, czyli z Kresów. Zwłaszcza, proszę Państwa, jest takie określenie, którego chętnie używają wszyscy, którzy nie mieszkają w Bytomiu, bo oczywiście bytomiacy się z tym nie zgadzają. Mianowicie mówi się o tym, że Bytom miasto Lwów. I to ma taką ładną grę językową, bo rzeczywiście symbolem tego miasta są lwy. Są takie dwa kamienne lwy, które wróciły na rynek, o który był straszny spór. Bo oczywiście wszyscy mówili, że Bytom się wali przez ubytki górnicze, ale za to władze miejskie wydają olbrzymie pieniądze na to, żeby te lwy kamienne powróciły na rynek. Ale prawdą jest też to, że nigdzie Państwo nie zjedzą takich pierogów, prawdziwych pierogów ukraińskich, jak Państwo zjedzą właśnie w Bytomiu. Bo tam rzeczywiście ten odsetek ludności ukraińskiej jest bardzo duży. I drugim napływowym tak zwanym elementem byli wszyscy ci, którzy byli przesiedlani na Śląsk, po to, żeby pracować tam w kopalniach, ewentualnie ci, którzy byli wykształceni i mogli zasilić kadrę, nazwijmy to intelektualną, związaną z uczelniami, przede wszystkim z Politechniką Gliwicką. Jak Państwo widzieli kiedyś może serial Daleko od szosy, to tam właśnie ten motyw widać, że bohater trafia na Śląsk, bo tam jest robota i tam można się wybić. No, jak to się dla niego kończy, to już zupełnie oczywiście inna sprawa. I teraz, proszę Państwa, wracając do tego odkrywania śląskości, która się ukłuca, cały czas dzieje. Ja się muszę odwołać do moich doświadczeń, no bo trudno mi się odwoływać do doświadczeń samego Kazimierza Kuca, chociaż on trochę o tym w tej książce pisze, kryjąc się za alter ego, jakim jest bohater przez niego stworzony. Otóż, proszę Państwa, tak jak powiedziałam, ja swoją śląskość odkryłam dopiero potem, jak przyjechałam do Krakowa. Ktoś wcześniej kiedyś czasami wspominał, że chyba jestem ze Śląska, bo zdarza mi się omować tak zwanie, czyli zamiast kończyć zdanie, znaczy wyraz właściwie w liczbie pojedynczej kończący się na on, to ja robię om, no bo rzeczywiście tak Ślązacy robią. Ale ponieważ poza tym posługiwałam się, jak mi się wydaje, całkiem poprawną polszczyzną, w związku z tym ze Śląskiem mnie nie kojarzono. Zresztą to jest w ogóle problem Ślązaków. Bardzo często słyszymy zarówno od Polaków, jak i od Niemców, ponieważ znamy też najczęściej Hochdeutsch tak zwany, to jest pozostałość po wojnie. Jak oni się nagle dowiadują, że my jesteśmy ze Śląska, no jak to niemożliwe, nigdy bym cię nie podejrzewał. A jednak. No więc jak zaczęłam odkrywać swoją śląskość? Proszę Państwa, właśnie przez język, o dziwo. Dzięki osobie, z którą mieszkałam, kiedy przyjechałam tutaj na studia, to była już starsza kobieta, bardzo dobrze wykształcona i w związku z tym zwracająca uwagę na słowa, nie tylko na to, co się mówi, ale też jak się mówi. I ona mi od czasu do czasu i z dnia na dzień coraz częściej zaczęła zadawać pytania, ale co to znaczy, ale co to znaczy? Ja się wtedy zorientowałam, że w tym moim języku polskim jest bardzo wiele takich wyrażeń, które dla kogoś spoza Śląska są zupełnie niezrozumiałe. I to nie chodzi o te takie standardowe rzeczy i sztandary, które poszły już w Polskę, typu gulik, heftki i inne tego typu rzeczy. Gulik, proszę Państwa, to jest wejście do kanału, znaczy do otworu kanalizacyjnego. Ewentualnie szambo też tak czasami było nazywane. Natomiast to były takie słowa, które mnie się wydawały zupełnie normalnymi słowami. Drugi moment to był, proszę Państwa, moment, kiedy odkryłam różnicę w podejściu do pracy. Otóż muszą Państwo wiedzieć, że na Śląsku są trzy wartości. One są pewną wariacją niemieckiego Kinderkisie i Kirche, czyli dzieci, kuchnia i kościół. To jest wariacja, która w kolejności alfabetycznej brzmi praca, rodzina i wiara. I dlatego mówię w alfabetycznej kolejności, ponieważ te wszystkie elementy się zazębiają. To znaczy na Śląsku praca jest jak wiara. Nie pracuje się dla pieniędzy. Nie pracuje się dlatego, że trzeba coś robić. Nie pracuje się dla zysku jakiegokolwiek. Pracuje się, bo to jest najważniejsza powinność człowieka. I pracuje się porządnie. Od A do Z. Nie prowadzi się godzinami dyskusji, jak coś zrobić. Spotyka się na krótkie spotkania i się robi. I o tym też pisze w pewnym momencie Kuc, kiedy pisze o tym,
jak to było ze Śląskiem i jak to było z pracą też w kopalniach i jakby z taką relacją też Ślązaków do tych, którzy ciągle gdzieś tam nad nimi byli. Bo pisze tak, mało się pamięta, że zanim Niemcy wszczęły ze światem dwie wojny, w latach 1870-71 walczyły z Francją. Trzy wojny w ciągu 70 lat. Kogo na to było stać? Tylko Niemców. Można powiedzieć, że odbyły się one kosztem czterech pokoleń Ślązaków. Bo my jak nie w wojennych okopach, to w chodnikach kopalń lub przy piecach kłód. Zawsze na najbardziej zagrożonych odcinkach, gdzie nie liczyła się ani krew, ani pot. Nie było to ich państwo i nie ich wojny, a Ślązacy musieli wziąć w nich udział. I to jest jeden z pierwszych fragmentów. A drugiego już Państwu szukam. O. Nasze położenie geograficzne skazywało tutejszych na wysiłki ponad miarę. Staliśmy się niemiecką kolonią. Praca dla siebie była zawsze mało owocna. I tak jest do dziś. Nasz trud był zawsze syzyfowy, czyli nie dający owoców. Ale Syzyfa wciepli w tą czeluść za kara. A nas za co? Właśnie to jest pytanie za co i na to pytanie pewnie chyba sobie nigdy nie odpowiemy. Proszę Państwa, to jest też pytanie, które powraca, znaczy to, o czym tutaj Kuc pisze, że zawsze pracowaliśmy dla kogoś. To jest to pytanie, które dzisiaj nabrało bardzo koślawego obrazu w polityce i Kuc strasznie z tym walczy. Mianowicie niezrozumienia, na czym polega ruch autonomii Śląska. Problem polega na tym, że nasza wiedza historyczna o kraju własnym jest, jak Państwo być może wiedzą i czują, dość znikoma. Wiemy być może, kiedy wybuchła II wojna światowa, choć ostatnio w ankiecie telewizyjnej okazało się, że zarówno politycy, parlamentarzyści, jak i uczniowie szkół warszawskich na pytanie, kiedy było powstanie warszawskie, odpowiadają w 1988 roku. No nie tylko jedna, bo ja słuchałam całego tego materiału skądinąd i więcej osób tego. Jeden parlamentarzysta, natomiast przynajmniej pięć osób na ulicy, niezależnych od siebie. Dla mnie bardziej interesujące było to, jak niezależne od siebie osoby podają i dlaczego podają tą datę. To było intrygujące. Nie to, że nie wiedzą czegoś o historii, tylko skąd im się akurat ta data wzięła. W każdym razie, proszę Państwa, mało się mówi o tym, że Śląsk był autonomiczny. Całe międzywojnie to jest autonomia śląska. Proszę Państwa, Sejm Przywiejskiej nie wyglądałby dzisiaj, mówię o budynku, tak jak wygląda, gdyby nie Sejmik Śląski, bo to na nim architektonicznie był wzorowany. Na tym sejmiku, który do dzisiaj stoi przy placu Sejmu Śląskiego i mieści się w budynku Urzędu Wojewódzkiego. I stąd są te odwołania, ponieważ wypracowywany odsetek tego, co wypracowywuje Śląsk, nie wraca na Śląsk, tylko jest rozparcelowywany zgodnie z rozdzielnikiem. Ja nie mówię, że inne dzielnice i inne części Polski nie są w ten sam sposób poszkodowane. Różnica polega tylko na tym, że my mamy punkt odniesienia w postaci autonomizmu. I to tylko jest tutaj istotne, o czym się, tak jak mówię, niewiele mówi. Ale ten ruch autonomii był, proszę Państwa, ruchem, który nie miał na celu bycie poza Polską. Nie miał na celu bycie w Niemczech. Miał na celu próbę, bardzo rozpaczliwą, odpowiedzenia sobie na pytanie kajmy antlich som. Na pytanie, które, tak jak mówię, cały czas Ślązaków dręczy i męczy. Kolejny moment, w którym odkryłam, że jestem ze Śląska i to jest coś innego, był bardzo zabawny. Mianowicie wydrukowałam sobie z moim partnerem taki fragment, jedną stronę z ilustracją z pewnej książki. I umieściliśmy ją sobie w ramkach na ścianie. Proszę Państwa, każdy, kto do nas przychodził ze znajomych, a wszyscy są Krakusami, bo mój narzeczony jest Krakusem typowym, z dziada, pradziada, pierwsze hasło, jakie rzucali, o, Kubuś Puchatek. Ja mówię, nie. Tygrysek i Niedźwiadek Janosza. Co? No. Janosz, proszę Państwa, czy jeden z najważniejszych pisarzy, no właśnie śląskich, bo tak chciał tak naprawdę on sam, żeby go nazywać, nie niemieckich, nie polskich, no co do polskich byłoby trudno, bo korzenie miał ewidentnie niemieckie, ale on się czuł Ślązakiem przede wszystkim. Poza tym, że stworzył przefantastyczną książkę Holonek albo Dobry Pan Bóg z gliny, która jest świetnie adaptowana na deskach scenicznych przez Teatr Kores, to jeszcze do tego napisał książki dla dzieci o Tygrysku i Niedźwiadku. Na przykład książkę, w której Tygrys i Niedźwiadek postanawiają wyruszyć do Panamy,
bo w Panamie jest super. I tak wędrują, aż znajdują chatkę. I tygrysek mówi, to jest na pewno Panama. I oni przyjmują za prawdę, że to jest Panama i mówią, Boże, jak tu pięknie, piękniej niż w naszej starej chatce. I krzesła takie wygodne, i kuchnia taka zasobna. A proszę Państwa, cały dowcip polega na tym, od czego się Państwo mogą domyślić, że tygrysek z niedźwiadkiem obeszli, zrobili kółko i trafili do swojej własnej chaty. Ale widząc ją już z zupełnie innej perspektywy. No i wreszcie ostatni taki zabawny moment, z którego się mogę Państwu zwierzyć, bo było też parę takich mniej zabawnych, których nie będę tutaj przytaczać. To jest moment, kiedy po raz pierwszy użyłam wyrazu sznupać. Sznupać, czyli szukać. Sznupa, proszę Państwa, to jest albo mordka, taka mordka psa, albo nos. I generalnie dla mnie było zawsze oczywiste, że jak ktoś mi zadawał pytanie, słuchaj, a jak to albo tamto, gdzie to można, ja mówię, słuchaj, wiesz co, muszę posznupać. I nagle się okazało, że zapanowała cisza, jak po raz pierwszy użyłam tego słowa znowu w gronie znajomych. Co? Sznupać? Ale o co chodzi? Mówię, jak to o co? No to jest takie słowo normalne. Więc proszę Państwa, tak wygląda moja historia śląska. Natomiast teraz wracając do Kuca i wracając do poważnych filmów, a nie zabawnych anegdotek, to zdecydowanie, proszę Państwa, pierwsza podstawowa sprawa. Sól ziemi czarnej, co też jest dla mnie zawsze takim momentem do zastanowienia. Bo rzeczywiście, kiedy nawet mówimy o tak zwanym antagonizmie panującym pomiędzy Sosnowcem, czy Zagłębiem, jak kto woli, którego Sosnowiec jest stolicą, i Śląskiem Górnym, którego stolicą są Katowice, to mówi się o Czarnym Śląsku i Czerwonym Zagłębiu. I rzeczywiście ta czerń, i kopalnie, i huty, i hałdy. To jest to, co poza Śląsk wyszło, co znajduje się gdzieś w naszej wyobraźni zbiorowej. Natomiast ja muszę Państwu powiedzieć, że pierwszy szok, taki zupełnie pierwszy, jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest śląski szok, który przeżyłam po przyjeździe do Krakowa, to był moment, kiedy mój kolega ze studiów, również Krakus od dziada, pradziada, powiedział, słuchaj, idziemy dzisiaj do parku. Bo ja byłam strasznie w ogóle zagubiona w tym mieście i okropnie mi się wszystko dookoła nie podobało poza rynkiem. A mówi, nie musisz zobaczyć, idziemy do parku. I on mnie, proszę Państwa, zaprowadził do ogródka jordanowskiego, bo ja się upieram, żeby tak jednak to miejsce nazywać, którego on nazywał Parkiem Jordana. Więc proszę Państwa, ja się urodziłam parę metrów od Parku Chorzowskiego. Jak ktoś mi pokazuje ogródek jordanowski, to dla mnie to nie jest park. To jest od jakiś tam ogródeczek, który ma w gruncie rzeczy niewielką powierzchnię, a nie taką powierzchnię, że łączy trzy miasta i jak się wsiada na rower w jednej części, to się 2,5 godziny jedzie na drugą stronę. To jest park. I to jest prawda, słucham? I to jest, proszę Państwa, prawda taka o Śląsku, którą się mało mówi. To znaczy Śląsk jest zielony. Proszę Państwa, zieloność Śląska nie zniszczyły kopalnie. Najbardziej Katowice jako zielone miasto ucierpiało w momencie, kiedy ktoś wymyślił, wpadł na genialny, ekonomicznie pewnie, ale tak powiem ludzko to średnio genialny pomysł i wybudował Silesia City Center. Bo wykosił po prostu ogródki działkowe, bez których Śląska w ogóle sobie nie można wyobrazić, bo działka w ogóle najważniejsza w życiu Ślązaka, i wykosił hektar zieleni. Teraz tam rozpaczliwie sadzą 1000 dębów na tysiąclecie, ale zanim te dęby urosną, no to jest na razie smutna pustynia. Więc Śląsk jest zielony, zresztą jak Państwo spojrzą na to godło Śląska, znaczy właściwie takie logo Śląska, które od pewnego momentu funkcjonuje, są 4 kolory. Żółty, zielony, niebieski i czarny. I tylko ten czarny odwołuje się do górników razem z tym żółtym tak naprawdę do spółki. Natomiast zielony i niebieski odwołuje się do olbrzymiej ilości jezior, zalewów, rzek, a zieleń do tego wszystkiego, co rzeczywiście na Śląsku jest, bo Śląsk jest zielony po prostu. Tutaj na okładce książki Kuca mają Państwo typowy familok, czyli taką rzecz, która wrosła absolutnie w śląskość, z której ja się niestety nie wywodzę, bo się wywodzę z centrum miasta, już potem docelowo. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to jest dom, który nie, do którego około nie ma parkingów, nie ma betonu, tylko jest zielona trawka, no a potem zaczynają się hałdy, no niestety. I piękne niebieskie niebo. Teraz tych hałd jest mniej, kopalnie już tak nie działają, więc Śląsk też się zmienił. Natomiast niewątpliwie znowu mówimy jednym głosem. Szkoda, że nie ten sam temat. Natomiast niewątpliwie, proszę Państwa, Śląsk ciągle ma w sobie
chyba ciągle ma w sobie tę zadrę, którą widać właśnie w filmach Kuca. To znaczy, w pierwszym filmie, czyli w Soli Ziemi Czarnej, będą Państwo towarzyszyli powstańcom, którzy bardzo chcą się wyswobodzić spod panowania niemieckiego i bardzo walczą o to, żeby dołączyć do Polski. Bohaterem ówczesnych powstań był Wojciech Korfanty. Dzisiaj najważniejsza ulica w mieście, taka centralna, nosi nazwę Alei Korfantego. Kiedyś to była Aleja Armii Czerwonej. To też jest dość symboliczna zmiana. Natomiast, proszę Państwa, sam Wojciech Korfanty, pomimo tego, że ufundowano mu oczywiście pomnik na Placu Sejmu Śląskiego, nie jest postacią lubianą na Śląsku. I właśnie ta dwuznaczność tej postaci i poglądów, które głosił, bo on był wielkim zwolennikiem polskości Śląska, pokazuje nam, że ten wybór nie był do końca takim wyborem jednoznacznym czy nie mogącym zostać podważonym. Natomiast drugi film, czyli Perła w koronie, opowiadać nam będzie o tym, jak to górnicy się dowiadują, że mają zalać ich kopalnie. Ale wesoło. Że mają zalać ich kopalnie i postanawiają zastrajkować. Proszę Państwa, i to jest strajk zupełnie inny niż te strajki, z których Państwo znają górników dzisiaj. To nie jest strajk o kasę, to jest strajk o kopalnie, ale o kopalnie nie jako miejsce, na którym się zarabia, tylko o kopalnie jako miejsce, które wyznacza cały sens życia, które determinuje to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy i dlaczego tacy jesteśmy. Proszę Państwa, jest coś takiego, co łączy Śląsk z Pomorzem i to też w tych filmach będzie pięknie pokazane. To jest problem kobiety, która co prawda w hierarchii jest jak najbardziej, żyje patriarchalnej, bo to mężczyzna jest najważniejszy, przynajmniej zewnętrznie. Natomiast, proszę Państwa, kulturę śląską definiują kobiety. Jeżeli Państwo widzieli kiedykolwiek film Kazimierza Kuca Zawrócony, to jest film z, no już nowszy zdecydowanie niż filmy, o których tutaj dzisiaj będziemy mówić, ze Zbigniewem Zamachowskim, zresztą świetna rola Zamachowskiego, to pamiętają Państwo, zakładam, scenę, w której Zamachowski codziennie wraca z pracy i dostaje talerz zupy. I to jest w ogóle jak rytuał. To nie ma, że boli, to nie ma, że nie zdążyłam. Talerz zupy jest. I ta zupa jest takim wyrazem pilnowania porządku w domu, w zagrodzie, ale też w życiu mojego męża. Zjedz zupa, mówi żona do Zamachowskiego, jak on zaczyna zastanawiać się nad swoimi dylematami politycznymi. Jak zjesz, to ci się wszystko wyprostuje. I rzeczywiście takie myślenie jest przyjęte. To jest pewnego rodzaju pozytywne podejście do rzeczywistości, w której wszystko ma swoje miejsce, swój porządek i ten porządek jest definiowany codziennością, a nie wychodzeniem poza tę codzienność. I jest, proszę Państwa, jeszcze jeden taki moment, który bardzo, no przekonałam się o tym znowu w bardzo takich zabawnych okolicznościach, znaczy wydawało mi się, że to jest takie moje, że to mnie się tak wydaje, po czym wzięłam książkę Lajerman i okazało się, że nie mnie się tak wydaje, tylko po prostu tak jest. Mianowicie będąc kiedyś w kościele, idąc do kancelarii parafialnej, z rozpędu, a to było w Krakowie, na wejściu powiedziałam szczęść Boże. I zrobiła się cisza. No to ja Państwu coś przeczytam, bo zamiast wstępu do swojej książki Nawracki właśnie pisze szczęść Boże. Szczęść Boże, tak zawsze witał nas dziadek Stanisław, co w dzieciństwie niezmiernie mnie zawstydzało, bo dewocyjne, staroświeckie i strasznie śląskie. Nigdy dzień dobry albo dobry wieczór, chociaż dziadek był obyty i elegancki, jak przedwojenny urzędnik. Na progu mieszkania słyszało się tylko plebejskie szczęść Boże. To śląskie pozdrowienie raziło też moją babcię ze strony ojca, rodem z Podola. Szczególnie wtedy, gdy sąsiadki z katowickiej kamienicy przy ulicy Słowackiego łączyły uprzejme szczęść Boże z siarczystym potrząsaniem jej drobną dłonią. Jakież to przyziemne i małoduszne, ubolewała babcia, żeby Panu Bogu kazać cudzego szczęścia pilnować? Nie tak się go chwali. A czy nie można witać się pięknie? Mamy przecież staropolskie pozdrowienie eucharystyczne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Otóż, proszę Państwa, szczęść Boże jest taką formułą magiczną dla Śląska. Jest nawet ulica.
Dobrego Urobku, a obok jest ulica Szczęść Boże. I to jest rzeczywiście pozdrowienie, którym prawdziwy śląski górnik, to znaczy taki z dziada pradziada znowu i zakorzeniony, za każdym razem wita się zjeżdżając na dołek i za każdym razem żegna się wyjeżdżając z powrotem na górę. Nie wyobrażają sobie innego pozdrowienia. To Szczęść Boże to nie jest takie, że Bóg ma pilnować naszego szczęścia, bo gdyby tak było, to by się Ślązacy już dawno załamali, bo jakoś średnio ich szczęścia na wielu etapach historii pilnował. To jest takie Szczęść Boże, które ma oznaczać nasz optymizm i taką chęć powiedzenia drugiej osobie: chcę, żeby ci było dobrze. Nie jestem egoistycznie nastawiony, pracujemy wspólnie i mam nadzieję, że i tobie, i mnie będzie dobrze, ale przede wszystkim tobie życzę tego, żeby ci było dobrze. To nie jest tak, że Bóg się koniecznie tym musi zająć. I rzeczywiście z tym pozdrowieniem spotkają się państwo w obydwu filmach. Bo to jest, tak jak mówię, jak zaklęcie, jak komenda. Spotkają się państwo też w tych filmach z tą szczególną rolą kobiety, no bo kobiety zostaną na górze. I wtedy będzie problem, bo oczywiście strajkuje tylko część górników, a druga część nie strajkuje. No bo mają rodziny, bo myślą o czym innym. I teraz nagle zaczyna się dysputa i taki spór na powierzchni i podział na powierzchni i żona Jaśka, granego, proszę państwa, przez Olgierda Łukaszewicza, który też jest Ślązakiem, co tutaj dla Kuca było niebagatelną sprawą. On celowo zaangażował i do jednego, i do drugiego filmu, do głównych ról, czyli do roli najpierw oczywiście w Soli Ziemi Czarnej, przepraszam, Gabriela Basistę gra również Olgierd Łukaszewicz, ale gra również głównego bohatera w Perle w Koronie, czyli właśnie Jaśka. I buduje tak naprawdę klimat bycia górnikiem i bycia Ślązakiem. To jest ta postać, w której się cała ta śląskość w pewien sposób kumuluje. I drugą taką postacią, tyle że tutaj już rzeczywiście spójną, bo tą samą przenoszoną między filmami, jest wspomniany Erwin Maliniok, który najpierw jest powstańcem i walczy o Polskę, a potem jest przywódcą tego strajku na dole w kopalni, który decyduje się na wysłanie posłańca do Warszawy. I myślę, że jego ta reakcja Warszawy i to, co się stało z posłańcem, najbardziej ubodła. Ja, tak jak mówię, no nie chcę państwu zdradzać do końca tego, co jest w tych filmach, bo jeśli ogląda też, proszę państwa, Kuc realizuje filmy, które są takimi balladami. To jest opowieść z mocnymi bohaterami, ale to jest zwykle bohater zbiorowy.